3 października, moi mili. Godzina 5:47. Można powiedzieć, że pełnia. Prawdopodobnie sama pełnia. Lub zaraz po niej. Piękne, rozgwieżdżone niebo. Nad Sobótką. A tam... Tam będziemy biec. No jest ciemno, 10 stopni. A tu jestem ja. Nie widać mnie. Tak, o, świeci się. Świeci się mój czerep, odbija po światę księżyca. Tak, Power and Packer. Dochodzi dzisiaj do wniosku, że zaczął się jesienno-zimowy czas i niestety 6 godzina rano to nie jest czas, żeby startować na ślęże, no ale dzisiaj odpalamy latareczkę w telefonie i próbujemy cisnąć na górę i będziemy myśleć, jakie inne po prostu terminy tutaj znaleźć, żeby ślęże zdobywać w tym okresie. 6600. Dopiero zaczęło się rozjaśniać. Nie jest tak gęsty też las, więc wszystko widać. Ale do 5 kilometra z latareczką macałem każdy następny krok po lesie, żeby nie skręcić stawu skokowego. A droga tutaj wyjątkowo nierówna się zrobiła po tych opadach rzęsistych deszczu. No i jeszcze trochę mokro, bo w tym tygodniu też padało, więc trzeba było uważać, no ale nic, rzeźkę powietrze, na dole 10 stopni pokazywało o godzinie 6, więc podejrzewam, że może jest 12 maksymalnie. Zresztą ja mam 36,6 na pewno, jak nie więcej, bo przesiąkam jak zawsze. Mili. Kilometrów 7,5. To jest ten mój ulubiony odcinek jakiś. Nie wiem, bo tu mój telefon rozłącza się bardzo często i nie wiem, ile jest, 500 metrów czy 300 metrów pod górę. Gubi GPS-a albo po prostu pauzuje, gdy widzi, że idę. No i tyle. Do tej pory godzina wyszła. No, nie ma się co dziwić. Człowiek na diecie od października, 2100 kalorii dziennie. To zobaczymy, jak to będzie działało. No cel jest nasz taki, żeby zrzucić wagę. Dobra, walczymy dalej. 7:11. Jest szczyt. Moi mili. Muszę stąd zmykać szybko, bo strasznie wieje, że mnie nie przewiało. Słychać jak mucha, a wieża się rusza. Jakieś pamiątkowe zdjęcie. Jest i tam padło. Dzisiaj nie lecimy w prawo, jak się zbiega z góry do tą padła, tylko lecimy w lewo czarnym szlakiem. Pierwszy raz to zrobię. Znaczy znam ten czarny szlak, bo całym nim obiegałem górę, ale nigdy nie biegłem jeszcze z góry w lewo. Zawsze w prawo mnie ciągnęło. No nie powiem wam, które to są kierunki na naszej mapie. Wschód, zachód, północ czy południe, bo szczerze mówiąc nie wnikałem nigdy w to, taki jestem szczegółowy. Po prostu biegnę przed siebie jak ten Forrest Gump. Już wiem, dlaczego nie wybierałem tej trasy podświadomie gdzieś, bo to jest ciągle pod górkę. To jest ciągle pod górkę. No nic, muszę się ścierać z tematem.
z drugiej strony góry jest po płaskim generalnie pira ze drzwi, a tu trzeba się wspiąć do góry. Jacyś grzybiarze chodzą po lesie, jeszcze grzybów szukają. No a ja cisnę. Oczywiście plastelinowy człowiek z tytanu bajki opowiada, że z drugiej strony góry cały czas pod górę. Wcale tak nie jest, moi drodzy, nie słuchajcie mnie do końca. Na początku fakt, że trzeba zrobić podbieg z jakiś kilometr, może półtora, no ale później wbiega się na pewien pułap, na pewną półeczkę i już się na tej półeczce generalnie człowiek trzyma. Jest lekko dół, lekko pod górę, ale stabilnie. No ale przede wszystkim krócej. Okazało się, bo wyszło 20 km, a tutaj z tego dolnego parkingu przy boisku z drugiej strony góry, jak się obiega czarnym szlakiem, wychodzi 22 km. Także zależy, co się chce osiągnąć. Ja generalnie osiągnąłem to, że dzisiaj przyjechałem tutaj, przebiegłem, tej ciemności się nie wystraszyłem, pobiegłem w ciemny las, nie skręciłem sobie kostki, stopy mam od kamieni oczywiście na ślęży wymasowane maksymalnie, ale podobno to tylko dla zdrowotności, więc sobota rozpoczęta w bardzo miły sposób. Pozdrawiam Was, czysty twardziele i ludzie z tytanu. Pozdrawia Was oczywiście plastelinowy człowiek z tytanu spod Góry Ślęża w Sobótce. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i pamiętajcie, bądźcie twardzi, bo przecież tacy jesteście.